W dniu 15 lutego na dyżurze lekarz anestezjolog, który zgłosił się do zabiegu, w ocenie personelu zachowywał się dziwnie, nie został dopuszczony do czynności. O tym fakcie został poinformowany ordynator oddziału, który zorganizował natychmiast zastępstwo innego lekarza, który przejął obowiązki po panu doktorze. Ja zostałem o tym fakcie poinformowany i zjawiłem się na terenie szpitala i za zgodą pana doktora, pan doktor poddał się badaniu. Pobraliśmy krew na zawartość alkoholu we krwi oraz mocz na zawartość innych używek, żeby wykluczyć całe spektrum. Badanie krwi potwierdziło zawartość alkoholu. Pan doktor w związku z tym jego kontrakt został rozwiązany i aktualnie nie wiąże go już kontrakt ze szpitalem. I tak pokrótce to zdarzenie wyglądało. Tutaj muszę podkreślić, że bardzo wysoko oceniam zachowanie się personelu, który zareagował w sposób bardzo prawidłowy i nie dopuścił do podjęcia czynności przez lekarza, który się w ocenie tego personelu znajdował w stanie podejrzanym. Wyniki badań to potwierdziły. Natychmiastowa reakcja ordynatora oddziału spowodowała to, że nie było zakłócenia i żadnego zagrożenia dla pacjentów szpitala, a to jest najistotniejsze. Policja nie była wzywana, bo pan doktor dobrowolnie poddał się badaniu i nie było potrzeby wzywania policji. Gdyby pan doktor odmówił poddania się badaniu, natychmiast wezwał policję, ale w sytuacji, w której wyraził zgodę na pobranie krwi i próbek moczu do badania, nie było potrzeby, bo gdybyśmy wezwali policję, policja by przyjechała, nastąpiłoby badanie alkomatem i interwencja policji by się na tym etapie zakończyła. Ja mówię, nie było potrzeby, bo pan doktor dobrowolnie poddał się badaniu. Szpital może jedynie zrobić to, co może, czyli natychmiast został rozwiązany kontrakt z panem doktorem i rola szpitala w relacji z panem doktorem się w tym momencie kończy. Tutaj muszę podkreślić jedną kwestię, bo w przestrzeni publicznej pojawia się też pytanie, czy pan doktor został zwolniony dyscyplinarnie. Pana doktora nie wiązała ze szpitalem umowa o pracę, tylko kontrakt na świadczenie usługi, który został, tak jak już wcześniej mówiłem, rozwiązany natychmiast w związku z tym zdarzeniem i pan doktor już nie świadczy żadnych usług i nic go nie wiąże ze szpitalem. Nie ma podstaw do informowania policji o fakcie przebywania na terenie zakładu pracy, a szpital dla pana doktora był zakładem pracy pracownika pod wpływem alkoholu. Gdyby była sytuacja taka, żeby pan doktor przystąpił do czynności zawodowej w takim stanie, to wtedy dopuściłby się przestępstwa, ale tutaj uniemożliwiono mu przystąpienie i podstaw do wzywania policji po jego dobrowolnej zgodzie na poddanie się badaniu no, nie było. Nie, to znaczy on był wezwany do zabiegu, miał dokonać znieczulenia, ale personel zauważył, że się w sposób dziwny zachowuje i do tego zabiegu nie został dopuszczony. Natychmiast o tej informacji został powiadomiony ordynator, który podjął kroki i zabezpieczył obsługę lekarską, anestezjologiczną na oddziale i funkcjonowanie oddziału odbywało się dalej, a pan doktor nie podejmował żadnych czynności. Po poddaniu się badaniu opuścił szpital. On kontrakt podpisał niedawno ze szpitalem. To nie był pracownik o długoletnim stażu. Niedawno został przyjęty do pracy.
No i ten okres jego pracy był bardzo krótki.